I siemaneczko, witam was tutaj, Bóg Blantowski z nowym glitchem na boostowanie kasy z misji. Lecimy z tematem, jest to najlepsza metoda dla zarabiania dla tych zaczynających, dla tych, którzy nie mają nic, nie mają bazy, nie mają bunkra, nie mają nic. To jest zajebista metoda na to, żeby zarobić ten hajs w bardzo krótki okres czasu, w bardzo łatwy i przyjemny sposób przede wszystkim. Nie jest to glitch, bo nie ma glitchów niestety, także albo możecie robić to, co jest, albo czekać dalej na wymarzony glitch z kopiowaniem w garażu. Ale na to bym za bardzo nie liczył, bynajmniej nie prędko, jak już mówiłem prędzej, takich glitchy jest bardzo, bardzo mało. Na samym początku oczywiście pozdrawiam was wszystkich oglądających, hello, i przechodzimy do podziękowań za donaty. Mamy Dawid0611, Bóg pewnie to pytanie cię załamie, jak zrobić tablicę i fruta, opowiem to później na filmiku, jak będzie chwila. Później mamy Niki N627, kolejny zarobisty solo glitch, pozdrów mnie i mojego ziomka, pozdrawiam ciebie i twojego ziomka. Figo9229, elo, i mamy Figo9229, kolejny zarobisty glitch, wszystko działa, jest, pozdrów mnie i mojego ziomka, Niko627, pozdrawiam was wszystkich, również ci, którzy teraz mnie oglądają, jesteście zajebiści. Dobra, przechodzimy do tego boostowania kasy z misji. Żeby to zrobić, najlepiej odpalić sobie jedną z tych misji, która ma dwa razy kasa, dwa razy RP. Polecam wam również tą misję, tutaj wypad jest bardzo mało, bardzo łatwa, bardzo mało pieniędzy wydacie na amunicję, jak zobaczycie to zresztą na samym końcu pokazuję wam same takie te akcje, na których praktycznie nic nie wydajecie, wystarczy wam zwykły pojedynczy pistolet i samochód z ulicy, żeby to zrobić. Ja oczywiście tutaj pokażę wam jeszcze przy okazji jednego z takich starszych glitchy, a już teraz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Bóg Blantowski, wasz ziom, hello! No i wychodzimy na zewnątrz, mamy opresora. No i jak zwykle tutaj najważniejszą rzeczą jest, żeby jak najdłużej tutaj spędzić czasu. Jeżeli oczywiście macie możliwość grania z innymi graczami, i polecam robić to grania z innymi graczami, ale jeżeli jesteście na słuchawkach i będziecie czekali tą maksymalną pulę czasu, czyli te do 15, między 10 a 15 minut musicie tam czekać, żeby zgarnąć tą maksymalną kwotę pieniędzy. Ale też ilość graczy ma znaczenie. Im więcej graczy będzie na misji, tym tej kasy też mimo wszystko będzie więcej, także można to robić 100% solo i zgarniać niezły szmal, ale w grupie robi się to jeszcze fajniej, Można zrobić sobie playlistę z tych wszystkich akcji, które są teraz dwa razy kasa, dwa razy RP, bo nie zawsze, jeżeli chcecie kontynuować, to nie zawsze tam na tej tablicy wyboru misji wyskakują te dwa razy kasa, dwa razy RP, dlatego warto zrobić sobie playlistę, stworzyć playlistę i później odpalacie playlistę i lecicie te wszystkie misje jedna po drugim. Jeżeli macie za niski level, żeby odpalić tą misję, możecie wybrać sobie jakąkolwiek inną misję, na której jest dwa razy kasa, dwa razy RP, zastosować tą samą metodę, czyli chodzi o to, że musicie spędzić tutaj między 10 a 15 minut, no i oczywiście zakończyć misję sukcesem. Najlepiej jeszcze oczywiście, jeżeli nie, zginiecie. Tutaj przyjechałem w to miejsce, które przed chwilą widzieliście, żeby przypomnieć wam tego zajebistego glitcha na latanie. W ten sposób właśnie dostanę się na samą górę mapy i mi się wydaje, że to jest najszybszy patent, żeby się tam dostać. A poza tym chciałem wam przypomnieć i pochwalić się tym nowym zajebistym glitchem, który pokazywałem ostatnio też na swoim kanale. Bardzo fajna sprawa. Tutaj można rozłożyć skrzydła, wybrać kierunek, w który chcemy lecieć. No i proszę bardzo, zadzieramy przednie koło do góry, chowamy skrzydła, no i przez chwilę spadamy, a później nabieramy prędkości. Można tutaj kontrolować i wysokość, i praktycznie prędkość przesuwania się po tym też można kontrolować. Tak, zobaczcie, jak to zajebiście wygląda, jak się leci tym opresorem właśnie w taki sposób. No i lecimy teraz na drugi koniec mapy, bo Gustavo startuje tam z tej z Paleto Bay, niedaleko mechanika właśnie tam u góry w Blank County. Także jeżeli wam się podoba ten nowy odcinek, zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał, pokażcie im te nowe zajebiste filmiki, które uploaduję specjalnie dla was na moim kanale. Bóg Blantowski, was ziom, elo. No i dratujemy tutaj na miejsce. Ten autobus będzie jechał tutaj w stronę więzienia. Gustavo jedzie do więzienia, dlatego wystarczy tutaj gdzieś się zaczaić. Już teraz nie trzeba jechać aż tam do nich. Jeżeli wasza lecicie
można poczekać chwilę tutaj, przygotować zasadzkę. No i przechodzimy już tutaj do momentu, kiedy wylądowałem tym rowerem, tym motorem. No i że chciałem wam pokazać, że można to zrobić zwykłym samochodem, ze zwykłym pistoletem. Właśnie teraz to robię, wziąłem samochód z ulicy, gonię tutaj ten autobus, zabiłem kierowcę w tym autobusie, teraz zabiję tylko jeszcze policjanta. Jak widzicie, używam zwykłego pistoletu, teraz wzywamy jakikolwiek pojazd, możemy jechać również pojazdem z ulicy, odwieźć Gustavo na miejsce odbioru. Także sprawa jest tutaj banalnie prosta. Tutaj każdy powinien na luzie, solo, zgarnąć 42-43 tysiące w te kilka minut, 100% solo. Naprawdę, jeżeli będziecie tak, wyczujecie ten moment, kiedy najlepiej opuszczać tą akcję, między 10 a 15 minut, to jesteście w stanie zrobić tutaj co najmniej 200 tysięcy do 250 tysięcy nawet w ciągu godziny. Także jest to całkiem niezły rezultat, zwłaszcza że są to zwykłe misje, na których po prostu będziecie się obijali, a jeżeli będziecie robili to ze znajomymi, to jeszcze dodatkowo będziecie mieli tutaj kupę zabawy. Dlatego jeszcze raz zapraszam was do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Włączcie powiadomienia, żeby dostawać natychmiastowe wiadomości o nowych filmikach na moim kanale. Elo! Pamiętajcie, że powiadomienia włączacie tylko raz, nie na każdym filmiku. Jak klikniecie na powiadomienia, to musicie tam jeszcze raz w ustawienia jeszcze raz kliknąć na powiadomienia i wyskoczą wam opcje ustawień, żeby pokazywały się wam te powiadomienia za każdym razem. A teraz jeszcze przechodzimy do tych tablic iFruta. No żeby zrobić tablicę iFruta, no to trzeba sobie ściągnąć na swojego iPhone'a lub na jakiegoś Androida aplikację iFruit, po prostu na zwykły telefon w prawdziwym życiu. Tam jest ta aplikacja iFruit, wchodzicie w aplikację iFruit, tam jest opcja mechanik i można tam właśnie tworzyć te tablice iFruta, właśnie tam, później kliknąć trzeba i wybieramy, na który pojazd chcemy je zamontować. Później włączamy grę, jedziemy do mechanika i jak jedziemy tym samochodem, do którego chcemy zamontować sobie te tablice iFruta, to po prostu wtedy nam wyskoczy komunikat, czy chcemy to zrobić. Pamiętajcie, na skopiowane samochody nie da rady montować tablic iFruta. Na skopiowane samochody nie da rady. Musicie sobie przygotować samochód do kopiowania, który już ma tablice rejestracyjne z iFruta, bo inaczej po prostu nie będziecie mogli ich założyć. Dobra, to byłoby już na tyle. Powoli tutaj już dojeżdżamy na miejsce. Jedziemy dostarczyć Gustavo na miejsce. Będziemy zgarniali ten gruby szmal. Naprawdę bardzo fajna metoda, jedna z moich ulubionych zaraz po tych misjach klubu motocyklowego, bo to klub motocyklowy i wyścigi kaskaderskie 2x kasa, 2x RP to są moje ulubione 2x kasa, 2x RP. Może na wyścigach nie jest tak fajnie, bo trzeba się postarać, ale jak sobie pojeżdżę parę wyścigów, to też sporo wygrywam. Dobra, to byłoby na tyle. Zapraszam was jeszcze raz do klikania lajków, subskrypcji, do wpłacania donate'ów. Link do donate'ów umieszczony jest pod filmikiem w opisie, tak samo jak cała masa różnych innych linków do gliczy na kasę, do patentów dla najuboższych, patenty dla zaczynających, patenty dla tych, którzy nie mają nic. Są właśnie w opisie, kliknijcie na filmik, zobaczcie go, odpalcie grę i zarabiajcie tą metodą hajs. Dobra, to byłoby na tyle, teraz jeszcze... Tak jak mówiłem, trzeba dokończyć tą misję, uciec z policji i dostarczyć tutaj Gustavo. No i warto, jak zaczynacie robić tą misję, to sprawdzić, która jest godzina, żeby sobie później wystarczająco odmierzyć równo te 15 minut. No jak upłynie 15 minut, to jedziecie do checkpointu. Co tam sapiesz? Misji ci się nie chce robić? Nie ma misji, nie ma kasy. Wybór należy do ciebie. Dobra, i tym śmiesznym akcentem kończymy ten filmik. Bublantowski, zapraszam was na filmiki, które już wkrótce. Elo! We'll be right back.
Jesus, oh, oh.